Mamy problem z grypą i z zachorowalnością na grypę, no i niestety mamy zgony na świecie. Słyszeliśmy o zgonach dzieci. Najbardziej narażeni są ci pacjenci, którzy są starsi, którzy są, mają choroby towarzyszące. Koszt zaniechania szczepień niestety dla populacji jest znacznie bardziej trudny i bolesny, bo po prostu umierają ludzie. Problem tak naprawdę z grypą wynika z bardzo niskiego odsetka zaszczepionej populacji. W przyszłym sezonie, tak powiem, będziemy myśleli nad grupami chorych, które mogłyby uzyskać refundację tego szczepienia. Na pewno będziemy się starać objąć szczepieniami tych, którzy najbardziej na tym skorzystają. Albo grupy ryzyka, albo populacje definiowane wiekiem. Albo jedno i drugie. Będziemy pewnie w najbliższych miesiącach przyglądać się możliwościom refundacji szczepienia przeciwko grypie. Tam jest rozpoczęty odpowiedni tryb, tak naprawdę nowy tryb. Będziemy się go uczyć. Natomiast wydaje się, że nie do końca słuszną i nie do końca prawidłową sytuacją jest to, że mamy 4 do 5, niektórzy mówią, że 3% społeczeństwa zaszczepione przeciwko grypie. Ja zaszczepiłem się przeciwko grypie za własne pieniądze, nieduże, moja rodzina jest zaszczepiona i tak naprawdę to jest najlepszy sposób, żeby z tą grypą sobie lepiej radzić.